23 niedziela w ciągu roku opowiada nam o uzdrowieniu głuchoniemego, tego, który nie jest w stanie być w relacjach społecznych, też w relacji z Bogiem. Zresztą jest przyprowadzony przez towarzyszy, którzy proszą Jezusa, aby go uzdrowił. Ale to słowo jakoś pyta nas, czy my, mając zdrowe uszy i zdrowy organ mówienia, czy aby nie jesteśmy zakryci na Słowo Boga, na to, żeby też o nim mówić, czy jesteśmy zdolni do wchodzenia w dobre relacje społeczne. Może do każdego z nas dzisiaj jest skierowane to słowo Efata, czyli otwórz się. Zapraszam do medytacji nad 7 rozdziałem Ewangelii Świętego Marka na 23 niedzielę w ciągu roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy w kolejnym rozważaniu na niedzielę w naszej telewizyjnej Lectio Divina. Ksiądz Robert Muszyński. Cześć Boże. Ksiądz Józef Maciąg. Witajcie. I ksiądz Dominik Szymański. Dzisiaj Ewangelia według świętego Marka, dalsza jej część, rozdział 7, wersety od 31 do 37. Posłuchajmy. Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Marek opisuje jeden z cudów dzisiaj w tym fragmencie. I taki trochę dziwny ten cud jest, bo po pierwsze gdzieś tam w krainie pogańskiej, kiedy przemierza posiadłości Dekapolu, po drugie, że przyprowadzają głuchoniemego, to znaczy ta inicjatywa nie jest po stronie samego, wydawałoby się, zainteresowanego, tylko jego towarzyszy. I proszą Jezusa o to, żeby położył na niego rękę czy ręce, a Jezus robi coś zupełnie innego. Tak jak się tak czyta, to taki mało to estetyczne jest. Dlaczego Jezus taki nie tylko, żeby wykonuje? Wkłada mu palce do uszu, ale też lino dotyka jego języka. Ale wydaje mi się, że ważniejsze jest, że jesteśmy na terenie pogańskim, Dekapol, 10 miast, i że ci ludzie nie znają głosu Boga. Zobaczcie, ile czasu Izrael musiał się uczyć słuchać Boga. Nawet po to były dwie deportacje do Asyrii i potem Babilonii, żeby jakby zabrać im świątynię, możliwość składania ofiar w świątyni, i wszystko poszło w kierunku liturgii słowa w synagodze, a więc tej liturgii słowa, liturgii domowej, która się odbywała. Ostatecznie tam też w Babilonii się kształtuje kanon ksiąg Starego Testamentu. I słuchanie słowa jest rzeczą bardzo trudną. Tutaj mamy cud, ale cud nie rodzi wiary. Cud sprawia, że zaczynamy słuchać tego, który dokonał cudu, a więc Jezusa Chrystusa. A z tego rodzi się wiara. Mhm. Czyli tutaj jest też, człowiek jest głuchoniemy, czyli jakby nie słyszy i nie potrafi
przekazać tego, co usłyszę. My się tak rodzimy. Mhm. Każdy człowiek się rodzi głuchoniemy. W tym sensie, że ani nie widzimy Boga, ani nie jesteśmy w stanie Go usłyszeć. Mhm. Trzeba dostać taką łaskę. Mhm. Czyli... I ponieważ Go nie słyszymy, dlatego też nie możemy mieć wobec Boga żadnych pragnień. Nic dziwnego, że ten głuchoniemy jest całkowicie bierny, prawda? To inni, ci bezimienni, którzy Go przyprowadzają, czyli Kościół, do Jezusa, na podstawie ich wiary on otrzymuje tę łaskę. Jest figurą właśnie człowieka, który jest głuchy na głos Boga, a ponieważ nie słyszy, co Bóg do niego mówi, dlatego jest mogilalos, czyli dosłownie bełkoczący, czyli ktoś taki, kto nie potrafi Bogu odpowiedzieć, tak jak Bóg tego oczekuje, prawda? Ja Ciebie też kocham, mój Boże. Pragnę Tobie służyć, pragnę pełnić Twoją wolę. Czyli w konsekwencji potem jeszcze ewangelizować, ale ja myślę też, że jest bardzo istotne, żebyśmy zobaczyli, bo tak oczywiście w kontekście Boga wszystko tutaj kierunkujemy, ale on jest niezdolny do bycia w jakichś takich normalnych, zdrowych relacjach też społecznych, bo jak nie słyszy, to muszą się za pomocą pewnie gestów z nim komunikować, a to jest na pewno dużo bardziej utrudnione, nie? Jest pewna analogia z tym sparaliżowanym człowiekiem, którego przyniosło czterech, który też jest całkowicie bierny. To ich wiara przynosi go do Jezusa i Jezus robi to, co tylko on może uczynić. Stwarza tego człowieka na nowo. Mamy tutaj w opisie markowym wyraźne aluzje do dzieła stworzenia, tak, prawda? Poczynając od tego właśnie fizycznego kontaktu, nawet nie tyle dotknął jego języka, czy co splunąwszy dotknął języka, bo tu tchnął śliną w jego usta. Rzeczywiście wygląda to dla nas mało estetycznie. Otwiera mu palcami uszy, tak jak Bóg, który kształtuje człowieka z prochu ziemi, z tych samych pierwiastków, lepi go jak artysta, z których jest stworzona ziemia, drzewa, zwierzęta, człowiek także, prawda? I daje mu coś boskiego, czyli tchnienie ducha, którego symbolem jest właśnie ślina, która w myśleniu takim semickim była jakby kondensacją ducha, pewnym fizycznym wręcz przejawem tego, co czyni człowieka żywym, co otrzymuje od Boga. W tym kontekście rozumiemy to słowo effata, nie? No właśnie. Otwórz się, nie? Chciałem też zapytać, bo jest to, no, nawet jakby wchodzi do kościoła, to słowo jest tam używane trochę, ale no jest to słowo aramejskie bodajże, tak? I et petach. Tak, używa go, a w Węgeli jest napisana po grecku, więc... Dla Rzymian. Tak, i jeszcze dla Rzymian, jak to Robert mówił tydzień temu, że właśnie poganie są adresatami głównymi, a tutaj no to słowo się pojawia, nie? I tak bardzo mocno je, czy często w kościele akcentujemy. Co to znaczy? Są pewne słowa, które ewangelista Marek zapisał w oryginale aramejskim. Słowo Jezusa Abba, którym się modli w Ogrójcu, czy tutaj słowo Efata, czy Talita Kum. Nieprzypadkowo to słowo, tak samo jak Abba Ojcze, weszło do liturgii i dopiero chyba przez liturgię weszło do tekstu Pisma Świętego. Chociażby dorosłych. Właśnie o tym mówimy, że to słowo stało się tak drogie, ponieważ ma w sobie taką stwórczą moc. Ono weszło do liturgii chrzcielnej. Obrzęd Efata do tej pory jest sakramentalny stosowany. Sakramentalny znak, widzialny znak, ale niewidzialna łaska. Ta moc tego Jezusowego słowa związanego z udzieleniem Ducha Świętego, moc, która przełamuje głuchotę człowieka, jego niemotę wobec Boga, była tak droga Kościołowi od pierwszych lat jego istnienia, że Marek nie miał innego wyjścia, tylko przekazać to w oryginale. Prawda? Jezus stwarza tego człowieka na nowo, co podkreśla Marek jeszcze w tym komentarzu na koniec. Ludzie zdumieni mówią, dobrze wszystko uczynił. Wszystko, co uczynił Bóg, było bardzo dobre, czytamy w Księdze Rodzaju, prawda? Mhm. A więc, że ostatecznie ten człowiek po pierwsze zaczyna Boga słyszeć, a więc to tak jak matka, która się komunikuje z dzieckiem i mówi mu, no, słowa, kocham Cię, jesteś moim skarbem, jesteś kimś dla mnie najważniejszym, moją
moim szczęściem i tak dalej. Dziecko, kiedy to słyszy od ojca, kiedy słyszy takie słowa, to daje mu życie. Były takie, już mówiliśmy kiedyś o tym, takie badania funkcji języka i kiedy dzieciom podawano wszystko, co jest potrzebne do życia, a do nich było zakaz mówienia w czasie II wojny, taki eksperyment, dzieci weszły w moment, że mogły umrzeć. Nie? Eksperyment przerwano, ale zobaczono, że dzięki właśnie słowu miłości, które jest do mnie kierowane, zaczynam żyć. Inaczej zwyczajnie umieram. Jeśli nie słyszymy Boga, który mówi do nas, że jestem kimś najważniejszym dla Niego, że jestem Jego oczkiem w głowie, że umarłem za Ciebie i tak dalej, to nie jesteśmy w stanie żyć. Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na początek wersetu 33. On wziął go na bok z dala od tłumu i tam dokonuje się ten cud. Jak myślicie, o co chodzi z tym, że jakby nie dzieje się ten cud bardzo publicznie, nie? Że przyprowadzają go towarzysze, a Jezus nie robi tego cudu wobec nich, tylko zabiera go na bok, nie? W tej relacji takiej bardzo osobistej. Jezus jest w tych miastach Dekapolu, na terenie, gdzie dominują poganie. I to jest teren, który On zostawia swoim uczniom. Po zmartwychwstaniu, po zesłaniu Ducha Świętego oni pójdą. On chce im jakby pokazać to wołanie świata pogańskiego o Ewangelię, żeby oni też wyszli z tego żydowskiego ekskluzywizmu, gdzie Słowo Boże jest tylko dla Żydów, zbawienie jest tylko dla Żydów, żeby usłyszeli rozpaczliwy krzyk świata o zbawienie. Dlatego bezpośrednio przed naszą Ewangelią mamy Ewangelię o córce Syrofenicjanki opętanej, poganka, która woła o egzorcyzm dla swojego dziecka, które cierpi. Po co Jezus ich tam wyprowadził do Tyru, Sydonu, Dekapolu? Żeby usłyszeli ten krzyk. Żeby w ich sercu zrobiło się miejsce dla tej współczującej miłości do pogan, która przepełnia serce Jezusa. Ale jest to pewien wyjątek. Jakby po to, żeby oni zobaczyli, co będą musieli w przyszłości czynić w imię Jezusa. Zobaczcie, jak się nam dzisiaj podoba świat pogański. Pytanie, czy my jesteśmy gotowi, żeby Jezus przeszył nasze serce miłosierną miłością. Czy chcemy się na to otworzyć? To jest pytanie, które płynie z tej Ewangelii. Pytanie, na co się otworzyć? Dzisiaj chętniej się otwieramy na świat pogański, jego zasady, jego życie. Gdzie się Boga nie słyszy, gdzie się Boga nie widzi. Gdzie na Boga się zatyka sobie uszy po prostu. Dokładnie. Tymczasem Jezus chce nas dzisiaj otworzyć też to Effata. Po co? No właśnie, żeby pójść do pogan i powiedzieć, słuchajcie, jest dla was pomoc, jest dla was ratunek. Dobrze się rozważa słowo w towarzystwie braci. Ale zobaczcie, efektem czy owocem mówiliśmy, że cud nie daje wiary, ale daje to słuchanie, zdolność słuchania tego, który cud uczynił. Oni po tym cudzie zaczynają głosić Jezusa. Wszystko dobrze uczynił. Wbrew Jezusowi. Skoro otworzył uszy i usta, no to niech nie ma do nich pretensji, że teraz to rozgłaszają. Chyba o to chodziło przecież. No na swój sposób nie dają trochę żartując, można powiedzieć. Życzymy każdemu z was, drodzy słuchacze, żeby doświadczał tego otwierania się na Słowo Boże i tego, żeby o tym Słowie mówić trochę w codzienności, bo my wprawdzie technicznie słyszymy i czasem w sposób krawsomówczy możemy się wypowiadać, ale chyba chodzi o to, żeby gdzieś tam przede wszystkim słyszeć, czego jakby Pan Bóg ode mnie oczekuje i też umieć podzielić się tym spotkaniem. Żeby nasz świat pogański nie kusił, tylko byśmy usłyszeli misję. Nie jesteśmy aż tak w takim skrajnym pogaństwie, jeszcze nie jest tak najgorzej, nie? Ale trzeba nam słuchać Słowa Bożego i otwierać się na nie. Ksiądz Robert, ksiądz Józef i ksiądz Dominik. Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.